Yo, siemanko, z tej strony Vito i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Haha, żartowałam, to ja Bella. Witam was serdecznie, przejęłam kanał Vita i będę dzisiaj go prankować. Jak się pewnie domyślacie, on ostatnio właśnie mnie tutaj trollował na moim świecie, więc ja dzisiaj wbiłam do jego świata, on jeszcze o tym nie wie i będę go trollować. Tak jak powiedzieliście, Bella odzemści się, więc to zrobię. A więc uwaga, popatrzcie, tam gdzieś jest jego domek. Tadam! Domek z wełny, co to ma być? O, chodzi już tam. Coś sobie tam patrzy. Aha, słuchajcie, bo zapomniałam powiedzieć o łapeczkach w górę. Jeśli ten filmik wam się również spodoba jak ostatni, to zostawcie dużo łapeczek w górę, pobijcie ten rekord i zostawcie 80 tysięcy łapek w górę. Subskrybujcie kanał Vita i mój oczywiście. Dzyndzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellosai.pl. Nie, żartowałam, na vitoshop.pl. A więc lecimy. Ja na pierwszy rzut przygotowałam sobie kryperki. Nie jest to jakieś mega słabe, ale też myślę, że Vito sobie od razu z tym nie poradzi. Czekajcie, bo ja muszę tutaj sobie takie coś zrobić. I uwaga, ja muszę się przemienić na Game Mode 3. Ja widzicie, jak to wszystko ogarniam? Normalnie kozak ze mnie. Najpierw muszę pokazać wam jego domek. Nie, więc czy musiałam... ja będę kiedyś te diaksy w ogóle tutaj, czy nie? Gdzie są te diaksy? Gdzie diaksy? Oh my god. Gdzie on jest? Oh my god, ile ja tu muszę kopać? Kopię, już kopię i nic się nie dzieje. Dobra, muszę wrócić do mojego domku. Dobra, no nie ma w domku! Dobra, ja jestem w końcu jestem na tym, na trójce, więc mogę sobie tutaj chodzić. Jakiś lepszy kilof mi jest potrzebny w ogóle. Taki zwykły domek, jakiś lepszy kilof by mi się przydał. Ale nie mam z czego tego zrobić w ogóle. Także myślę, że na luzie go zniszczymy tutaj tymi kryperkami. Dobra, muszę iść wydobyć inne rzeczy tutaj. Czekajcie, dobra. I wybuchną i zniszczą mu ten domek. Więc uwaga, wow! Nie, wolę tutaj nie iść jeszcze. Dobra, idę poszukać jakichś moich surowców, może ma to skrzynce schowane. Uuu, dobra. Mam coś tutaj, okej, okej. Dobra, tutaj skraftujemy sobie jakiś lepszy kilofek. Uwaga, uwaga. Myślę, że on będzie spoczko. Trzymajcie kciuki, dobra, żeby mi to wyszło i żeby mnie od razu tak nie zobaczył. Dobra, lecimy. Okej, okay. Okay, ten lepszy, o, ten kilof będzie dobry, bo z tym mi się uda wydobyć. Dobra. Super, tutaj elegancko. Dobra. Co my tu mamy w tej skrzynce? Jeszcze już nic nie mamy. Dobra, wyjdę w takim razie na zewnątrz i zobaczymy. Ej! Co tu się dzieje? What? Co to za creepery? Oh my god! Nie! Nie! Wybuchły mój dom! Co one zrobiły? Skąd te creepery tu się wzięły w ogóle? Co tu się dzieje? Ej, kogoś widziałem tam! Bella, widzę ciebie! To ty! Co ty tu robisz w moim świecie? Ja się Bella dzisiaj odzemszczam, Vito! Co ty zrobiłeś? Zobacz, patrz ile tych creeperów, jak ja ich nienawidzę! A co mnie to interesuje? O, popatrz, one zniszczyły cały mój dom! O, jak mi przykro, Bella, wcale nie cały, Vito! Co, popatrz! Widzowie mi polecili, co ty narobiłaś? Ja dzisiaj a ja prawie zdrowowała. Ty, nie, 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 nie! Tak, tak! Yeah! Nie! Zginąłem! Bella, dlaczego ty mi to zrobiłaś? Vito skinął. Nie, i teraz gdzie jest mój dom? O, tu jego jest domku zostało. Bella, zniszczone. Dlaczego ty mi to zrobiłaś? Vito! Przecież ja ostatnio, ale to były tylko żarty w ogóle ostatnio. A co ci się stało? Bella! Czy ty masz swoje ciuchy, Vito? Bella! Vito? Spaliły mi się, bo creepery wybuchły. Co ty masz na plecach? Bella! No weź! No co, Vito? Idź stąd, bo mi zniszczyłaś cały dom, teraz będę musiał go odbudować. No to teraz sobie odbuduj, tak jak ja musiałam się zająć swoimi, Vito, domkami. Ja stąd wychodzę, idę budować sobie nowy domek. Nie, dobra, uciekaj spoko mi stąd. I to ja idę, to ja już... stąd. Dobra, to ja się już będę nie musiał będę zbudować tutaj nowy domek teraz jakoś. Dobra, to buduj te sobie creepery nowy muszę domek tutaj zniszczyć. Już się, Vito, zemściłam, więc już dam ci spokój, okej? Okay? Muszę zniszczyć te creepery, dobra, no, idź sobie. To pa. Pa. Słuchajcie, on myśli, że ja już tutaj więcej nie przyjdę. Będzie sobie pewnie odbudowywał ten domek albo zbuduje jeszcze lepszy. Także ja poczekam, aż on zbuduje. Ja będę go tutaj szpiegować i znajdziemy się, spotkamy się przy kolejnym jego domku i też go będę chciała zniszczyć. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już niedaleko drugiego domku. Ja się teraz też przygotuję, ale najpierw wam pokażę jego właśnie domek. Pyk. Uwaga. Zobaczcie. On jest teraz z kobla.
Na górze ma tutaj, widzę, trapdora, coś tam mają barsiki i kaktusiki. No nieźle. Haha, teraz już mi tutaj tak szybko Bella nie załatwi. Chyba lepszy domek sobie zbudowałem. Mam mieczyk, także w razie jakichś potworów to sobie dam tutaj radę. I mam kaktusy, one mnie na pewno obronią, więc ja się w ogóle już teraz nie boję. Dobra, idę do środka domku. Dobra, czekajcie, wejdę sobie tu. Okej. Z duchem. Dobra, super. Super. Dobra, okej, nikogo tu nie ma chyba, okej, super. W końcu zbudowałem sobie domek, nikogo tutaj nie będzie, więc będę mógł sobie na spokojnie wydobywać moje surowce, moje diamenty, także elegancko. Dobra, bardzo się cieszę, że ten domek udało mi się odbudować. Daj spokój, ten domek twój i tak długo tutaj nie pobędzie, bo ja ci go zaraz załatwię. Sam tutaj chodzi, coś kombinuje. A w tej skrzynce nic nie mam, dobra. Ja myślę, że tutaj musimy już działać, bo ja widzę, że jemu się chyba tutaj nudzi. Także zaraz mu damy zajęcie. Muszę zobaczyć. Nie ma żadnych potworów. Dobra. Ale idę. O, są owieczki, idę te owieczki załatwić. O, idę te owieczki załatwię. I teraz uwaga. Patrzcie, co ja wezmę. Wezmę tak. Wezmę slajma. Dobra, mam owieczkę. Jest! Mam mięsku, już nie będę głodny. Dobra. Weźmiemy slajma i to nie będzie tylko to. Dobra, muszę wrócić. Sobie siekierkę. Idę sobie przepalę to mięsko. Tą ale będzie pisko. Gdzie jest moje wejście? Bo wy myślicie, że ja tak nie ogarniam Minecrafta. A wy się przekonacie dzisiaj, że ja właśnie wszystko tutaj ekstra ogarniam. Więc tak. Lecimy. Wymyśliłam sobie, że teraz przemienię jego kobla. O, jest moje wejście, dobra. Jego koblowy domek? Nie. Slajmowy. Muszę tu wejść jakoś. Okej, dobra, jestem. Uwaga. Super. Zaznaczyliśmy jego. Dobra, przepalę sobie to moje mięsko. Okej, dobra, on przepala, więc spoko. Pyk. Mamy drugi. I patrzcie dobra, na to, mięsko nie? Sobie przepalę. Pyk. Zmieniamy. Dobra, super. A on się mega zdziwi. Żeby tutaj nie zrobić żadnego błędu. Pyk. Dobra, mięsko uwaga. Mi się przepala, więc trzy, jest super. Dwa, o, jeden. Mam mięsko. Jest slime! Ej! Patrzcie! Co tu się wydarzyło? Jakim cudem to się... Zostawiłam jeszcze mu tu slime'a. Może idzie na górę, to go zobaczy. Co tu się stało? Czekajcie, muszę wejdę. Dobra, się... on idzie na górę, więc jak ja... tu mam teraz cały domek ze slime'ów? Więc ja wejdę tu. Co ten slime tu robi? Ej! Uciekaj stąd! O, załatwiłem go. Dobra. Masz tutaj. Co tu się dzieje? Dobra, jejku, ej, cały domek mój się stał slajmem. Co tu się wydarzyło? Jakim cudem tu się stało w ogóle? Ło, tyle slajmów! O nie, 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 nie! O nie, nie dam im rady, patrzcie! On walczy z nimi! Widzicie to? Oh my god, oh my god! To chyba mnie pokonają! O nie! Nie, muszę... Kto tu jest? Kogoś tam widziałem! O-o! Jak to była Bella! Pokonały go! To ja się zdenerwuję zaraz, jak wy to była Bella. Wy to wszystko widzieliście, jak one go pokonały. O nie. Bella, widzę ciebie, to znowu Vita, ty. Vita, znowu ty biegniesz. Nie. Jak ty to mi to robisz, że ciągle ci giną ciuchy. Bella, bo to te slajmy teraz mi zabrały te ciuchy. No bo tam wszystko twoje mi to leży właśnie w domku. Co ja mam teraz zrobić? Znowu mi domek zniszczyłeś, dlaczego zamieniłaś mi go w slajma? No bo Vita. Jak ja teraz mam w nim mieszkać? Ja ciebie teraz troluję. Ty mnie trollowałeś, piłeś na mój świat, a teraz ja ciebie uciekaj załatwię. Uciekaj mi stąd, idź stąd, daj mi święty spokój, bo ja chcę sobie zbudować swój domek. Vitusiu. Bella. Vitusiu. Daj mi już spokój, please. A może jeszcze raz? Nie. Ale ty masz nade mną przewagę, tak? Jaką przewagę? No bo Bella. Ty mnie więcej razy nie, ja ciebie tylko raz. To ciekawe. Ja ciebie tylko raz. Vito. Ja ciebie tylko raz. Dobra, to Vito, wiesz co? Co? No to ja ci naprawdę już przyrzekam, że ja teraz sobie dobra, pójdę. Dobra, to na razie. To żadne... Dobra, to idź sobie. Zostaw mnie. Dobra, to Vito, pa, ale zbuduj sobie lepszy domek. Na razie. To pa. Nie, nie mówię ci pa, na razie. Nie, tu są dalej slajmy. Oh my dobra, god. Dobra, słuchajcie, on tam sobie musi z nimi walczyć. On mnie już tutaj nie chce widzieć, także ja już stąd uciekam. I poczekam, aż kolejny domek sobie zbuduję, na pewno lepszy sobie tym razem zbuduję, ale ja też przygotuję lepszą broń, także widzimy się już niedługo. Okej, jestem już gotowa na kolejnego trolla, zobaczmy jaki tym razem domek sobie Vito zbudował. Drewniany? Nie muszę tu patrzeć, czy kogoś tu nie ma, ale teraz to ja się nie da załatwić, bardzo wymyśliłem sobie fajną pułapkę w ogóle tutaj. Okej, ale mam fajnie tutaj, super.
słuchajcie. Teraz sobie tu nikt nie złapie. Teraz nikt mnie nie złapie, na pewno. Ale musimy najpierw sobie obejrzeć jego domek, tak? Więc musiałam się znowu zmienić na Game Mode 3. I idziemy do środka. Zobaczymy, co on tam ma. No okay. Dobrze. Tutaj to już mnie nikt nie znajdzie, na pewno. Tutaj to mnie nikt proszę nie znajdzie. Bardzo. Ty chciałam się schowam powiedzieć tradycyjny super domek. Dobra. Ale on nie jest taki tradycyjny, bo tu się przychodzi na dół. Dobra, patrzcie, super. Co on tutaj muszę ma. Się tu położyć. I ma wielkie te skrzynie pełne diaksów. Patrzcie, ile on ma diaksów. On niezły jest cwaniaczek, dobrze się przygotował. Tutaj zrobił sobie podziemie, przygotował sobie diaksy w razie czego jakby miał gdzieś pewnie uciec i będzie miał na jakieś tradowanie się z filaczerami. Idę wydobyć jeszcze sobie trochę więcej tych moich diaksów, bo jeszcze mam ich malutką chyba, ja bym potrzebował ich trochę więcej. Wiecie co? Dobra, idę drewniany domek sobie wydobyć. Co tutaj będzie dobre na drewniany domek? Myślę, że dobry będzie ogień. W takim razie zmieniamy się na jedyneczkę. Dlaczego się nie mogę zmienić? Jeszcze raz. Gamy, młody, jeden. Dobra. I uwaga, bierzemy teraz flint and steel. Pyk. I weźmiemy jeszcze sobie na zaś TNT, bo ja nie wiem, bo on tam miał chyba obsydian, wiecie? Ten na dole, tą baziorkę na dole z obsydianu. Nie, nie zaraz zobaczę. Dobra, schowałam się. Więc nie wiem, czy ogień będzie na to wystarczający. Tak więc zaczynamy. Dobra, idę co sobie schować robi? Moje diaksy z powrotem okay. Tutaj idziemy do moich skrzyneczek. Pyk. Także, dobra, uwaga. Elegancko. Okej, on zszedł na dół. Także dobra. Dopiero za chwilę zauważy, że jego domek się... że jego domek ale się mam pali. Mnóstwo diaksów, dobra. Jak jestem wypadnie szczęśliwy. Ten styl, ale spoko, spoko, wszystko ogarniam. Co tu się dzieje? Cicho. Co to za ogień? Teraz musimy nie, cicho. Straż pożarna, domy się pali. Dobra. O nie. O, Bella, widzę ciebie. Wita, przestań. O, ty cwaniaczko, jeden podpaliłaś mi dom. Dobra. Nie będę o cię! Nie. Tutaj Vito, wiesz! Nie będę ci żałować ognia! No masz! Przestań! Masz za te pranki na ej. Mnie! A co tam? Oj, dobra, ale i tak nie wiesz o jednym a fajnym masz, miejscu, masz. Bo to mi nic nie robi. Tak, bo ja coś tu mam. Ciekawe. Tak. Ciekawe co masz, jak ten domek sobie będę się tu schować. On myśli, że ja nie wiem o tym miejscu, a ja wiem, ale... Bella, nic nie wiesz. Co, Vito, ty mi tutaj nie posłuchaj. Ej, nic nie wiesz, co ty tutaj gadasz? Co ja tutaj gadam do siebie? Gdzie ty jesteś? Poczekaj, najpierw muszę zobaczyć, co? Czy ten twój domek... Zostaw mi! Przetrwa. A wiadomo jest, że on nie przetrwa, nie, bo zobacz. Zostaw ten mój domek. Jest go już dobra, coraz idę się mniej. Schować. Okej, chowam się tutaj, do mojego bunkra. A, on się tutaj schował. Dobrze, on dobrze. On mnie tu nie znajdzie nigdy, na pewno. Tutaj nic mi nie zrobi, mam mnóstwo obsydianu. Kuku, ej! Co ty tutaj robisz? Uciekaj mi stąd! Nie, Vito! To jest moja baza! Dobra, to wiesz co? Co? To mam dla ciebie coś na przeprosiny. Dobra. Patrz, pali się! Nie! Tak! Nie, mój sufit! O nie, mój sufit! Co to jest? A? Zniszczyłem ci! O, nie! Zabrałem ci to! Nie sprankujesz mnie! Dawaj! Nie! Nie, tylko nie to! Nie! Nie! Moje diaksy! Ile diaksów! Zabieram ci je! Moje diaksy, Bella! Zostaw je, please! Nie uciekniesz stąd! Zostaw moje diaksy! Jeszcze raz! Bella, dlaczego mi to zrobiłaś znowu? Pyk, ej, ja wiesz, ile ja się nazbierałem tych diaksów? Wiesz, Vito! Masakra! Ale mnie to nie interesuje! Bella, zostaw! Wow! Patrz, jaki wybuch! No, obsydian jednak to troszeczkę wytrzymał. Wszystkie moje diaksy straciłem. Oddawaj ale... je, gdzie ty jesteś? Ale wiecie oddawaj co? Moje diaksy. Ale nie ma diaksów. Oddawaj szybko moje diaksy, Bella. O te diaksy ci chodzi? Tak, o te, oddawaj. Przestań, Vito. Dawaj, Bella. One są teraz moje. Dawaj. Nie dostaniesz ich teraz, Vito. Jestem obrażony. I co teraz, Vito, powiesz? Idę się schować. Idź się schowaj, idę Vitusiu. Idę się schować. Powiem ci jedno, Vito. Co? Masz słabe te basy. Bardzo dobre są. Ale tym razem widzę, że przetrwały twoje ciuszki. Idę cię schować. Nie gadam z tobą. Idź sobie, nie gadam z tobą. Vito. Idź stąd, nie gadam z tobą. Vito. Nie. Tak. Nie gadam z tobą. Vito. Co ty? Bella. Vito. Bella! Przestań! Przestań, dobra, słuchajcie, już myślę, że Vito nie ma dosyć. Mam ciebie dosyć. Na tą chwilę, także schować. Uciekamy. Idę i myślę, schować. Że jeszcze musimy go sprankować, bo ja jeszcze się nie odzemściłam i wy chyba też tak samo sądzicie. Także widzimy się już niedługo, jak on zbuduje sobie kolejny domek. Dobra, ja już zobaczyłam jego czwarty domek, zaraz wam go też pokażę. Patrzcie!
To jest obsydianowy domek na takiej jakby trochę wieży. No ta jedna małpa, Vito. Ten ostatni domek sobie fajny. Ja też taki zbudowałem. Teraz to mnie już tutaj na pewno nikt nie załatwi w tym domku. Nikt go nie załatwi. Muszę więcej diaksów zdobyć. Zaraz wam pokażę. Ale mam diaksową zbroję, mam tylko mieczyk. Teraz się nikogo nie boję. Jestem już niewidzialna. Patrzeć, pyk. Czy kogoś nie ma tutaj czasem. No to sobie Vito. Muszę tutaj sprawdzać. Vito. O, tam coś jest. A nie, to krowa. Tam! A nie, to świnia. A ta świnia chodźcie, podobna do Belli trochę. O normalnie nie! Bardzo podobna. O nie, dobra, słyszeliście to co chyba nie była ona. Okej. Okay. Patrzcie, dobra. Obsydianowy domek, tutaj o, jeszcze obraz sobie dodał, no spoko, patrz. Nie ma nic. Coś tu jest? Nie ma nic w części? Nie ma nic w czeście? Nie ma tu nikogo. Dobra. Wiecie co, ja jestem niewidzialna, ale te skrzynki jednak się otwierały. Takie wejście mam na górę, także nawet jakby tutaj jakieś potwory, to mi nic tu nie wejdzie. Dobra, normalnie sobie poradzę. Jestem ciekawa, co wy byście tutaj zaproponowali, żeby go właśnie czymś tutaj sprankować. Ja myślę, że potwory to właśnie nie jest dobry pomysł, tak jak tutaj sobie dobra, mama Ironowe drzwi. Bo jest dość mi tu, duża wieża. Teraz żadne TNT mi tutaj nie jest groźne, normalnie nic mi tu nie zniszczy. Ani żaden ogień, ani nic, także super. Teraz Bella nic mi tu nie zrobi, jeżeli nawet tutaj przyjdzie w ogóle. Patrzcie na to, wezmę sobie tak. Takie coś wezmę dobra, sobie. Wchodzę do środka. I pokonamy go do środka. Wodą. Pyk. I uwaga, okay. Lecimy. Tylko dobra, muszę pójść tak. Zbierać trochę diaksów. Nie, tylko mam ich wyjdzie, za mało. Niech on wyjdzie z tego domu, muszę bo mnie zobaczy. Zbierać trochę diaksów. O nie, wyrzuciłam moją ktoś tu jest? Dom. Nie, nikogo tu nie ma. Nie. Dobra. Nie, tylko nie. Tylko żeby mnie nie zobaczył. Dobra, muszę wejść do środka. Idź szybciej! Okej. Idź szybciej, bo ja chcę cię tutaj sprankować, Vito. Super, dobra, jestem w domku, także nic mi tutaj nie jest groźne, słuchajcie. Słuchajcie, ja myślę, że tutaj wodę musimy puścić tak dotąd. Więc... Dobra, zejdę sobie do... Uwaga! Okej. Zrobimy to idę pod jaksy, idę pod jaksy. Musimy złapać poziom. Martwię się, że mi to nie wyjdzie, ale... Idę pod jaksy. Dobra. Mamy jeden koniec zaznaczony. Idę tą świnię załatwić. Teraz lecimy drugi poziom, zaznaczymy. Jeszcze idę tak świnia. Nigdy nie robiłam. Cześć, ale świnia. Ja się postaram tutaj, aby mi to właśnie wyszło. Vito tam był. Dobra. O nie. Teraz i krowa. Zaznaczymy to pyk. Tutaj. I dobra. Patrzcie na to. Super, Ancko. Dobra, wracam do mojego domku. Super ochronnego. Set. Water. I powinna się tutaj pojawić woda. Pyk. Dobra, wchodzę do domku. Co? Okej. Okay. Dlaczego? Jest! Wow! Jest! Co tu się wydarzyło? Patrzcie! Jo, to jakieś tsunami w ogóle, ile tutaj wody! Jak się pojawiła! O nie, mój cały domek zalany udacie? Prawie! What? Patrzcie! Ej, mój cały domek zalany, nie! Troszeczkę co tu się wydarzyło? Troszeczkę jak ja mam do niego... źle to ja, obmierzyłam, patrzcie bo miałam na to zrobić trochę niżej, żeby się trochę z nim tutaj... Ktoś mi zniszczył cały domek, mam cały w wodzie. Vito, zobaczmy. Kto to był? Vito. Ej, jakieś zombiaki tu idą, Vito. Bella! Siema, Vito! Co ty tu robisz? Co ty mi zrobiłaś? Popatrz! Vito, wiesz co? Chciałam cały ci domek najpierw w wodzie. Dać wodę i dać ci szansę, bo najpierw chciałam dotąd zdobyć tą wodę. Co? Ale trochę przesadziłam z tą wysokością ja, jeszcze i dałam zombiaki. Ci wyżej. Idź sobie stąd, Bella. Masz zombiaki, kolejny... masz szkieletory. Kolejny domek mi zniszczyłaś. Vito, to ty niezły jesteś, budowniczy jak ja, po prostu. Dobra, ale ja i tak się tu schowam, hehe. Dobra, bo mam a tyle. A tu, bo tutaj masz jeszcze no i dobra, tlen i będę masz miejsce, sobie Vito. Tyle domku. I dobra, co? Vito, ale wiesz, czasem przyjdzie tutaj deszcz, poziom wody na pewno się podniesie na i pewno wystarczy nie. Tyle tego deszczu, aby cię tutaj zalało. Także, Vito, musisz się postarać. Nie, ja sobie tutaj zamieszkam, zaraz ja sobie to odbuduję. A może ci, Vito, dam jeszcze jedną szansę? Jaką? No, może zbudujesz jakiś lepszy domek? Nie, ja... Idź stąd w ogóle, idź nie. Do mojego świata. Ja tu mogę, Vito, być. Nie, opa, idź stąd. Mam łóżko. Jedno, drugie łóżko mam. Vito! Bella, idź stąd. Ale powiedz, że jestem kozak w takim nie, rzeczy. Nie jesteś kozak. Bo ty myślisz, że ja nie ogarniam. Idź stąd, Bella. A ja bardzo dużo ogarniam. Idź stąd. Dobra, idę sobie, Vito. Daj to mi pa, spokój, pa. Święty, pa. Ale kiedyś jeszcze tu wrócę. Nie, nie wracaj. Nie, szkieletory mi biją, oh my god. Słuchajcie, no nieźle. Walczyć. Wiecie co, ja myślę, że Vito już troszeczkę ma mnie dosyć, ale...
jeszcze się nie odzemściłam, więc dam mu jeszcze jedną szansę, niech zbuduje ostatni domek. Ja sobie poczekam na ten właśnie jego ostatni domek i załatwimy go czymś kozackim. Okej, Vito ma teraz ostatnią szansę, spójrzcie co tam jest. Głowa Vitusia, ale tak jak i piękny domek sobie zbudowałem, mam nadzieję, że nikt mi go już nie zniszczy. Lecimy. Taki piękny domek mi wyszedł, jeszcze nigdy takiego ładnego lecimy nie zbudowałem. Lecimy teraz zobaczyć, co tam on przygotował ciekawego. Dobra, idę nagrać filmik teraz sobie na YouTube. Mamy domek, odpalam moje kompy. Mamy lawę. Będziemy nagrywać. Tutaj uwaga. Jeszcze czymś ochronił. Spójrzmy, co to jest. Opali mu się tutaj coś. On tego nie ogadnia. To są takie drewna. Yo, siemanko, z tej strony Vito. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. O, zobaczcie. Dzisiaj będzie to kolejny odcineczek z Minecrafta. A dokładnie z babki Minecraftowej. Jak on tutaj nie ma dobra, z nami to. Początek mamy już nagrany, więc super, dobra, odpocznę sobie teraz na kanapie. Aha, dobra, super, zobaczymy, ransko. Czy tak sobie Vito odpoczniesz na tej kanapie. Dobrze, mogę sobie tutaj nagrywać spoko. Teraz. Dobra. Wiecie co? Wymyśliłam coś super ekstra epickiego. Pokram sobie w takim razie już wam mówię. Super. Co on pokra? Brawl Starsa? On chce grać ale w Brawl Starsa? Dobra. No nieźle, ja w to jeszcze nigdy nie grałam, ale. Ej, coś mi się tu pali w ogóle. Tak więc. O nie, muszę to naprawić. O nie, on wyszedł, ale mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Znowu jest mi tylko potrzebna siekierka. I to dobra. Będzie okay, mega idę łatwe. Do środka dalej nagrywać. O nie, schowaj się. Dobra, idę nagrywać dalej. Super, dobra. Siadam sobie nagrywanko. I patrzcie, co ja teraz zrobię. Ja zniszczę mu ten domek. Zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał. Zaznaczam, wy się tego nie spodziewacie, ale ja ogarniam już trochę tego Minecrafta. Pyk. Uwaga, zniszczę mu domek, dobra, zrównam super. Ziemią. Mam nadzieję, że mi to się uda. 3, 2, 1. Pyk. Aaaa! Ej! Co tu się stało? Gdzie są moje komputery? Gdzie jest moje krzesło? Przecież ja tu nagrywałem filmik! Co tu się stało? Gdzie jest mój domek cały? Oh my god, co tu się wydarzyło w ogóle? Gdzie ona jest? Bella! Cześć, Vito! Wiedziałem, że to ty! Zniszczyłeś się za mną? Nie, w ogóle! A co tam robisz? Co ty mi zrobiłaś? Odwróć mi go z powrotem, ten mój domek! Vito, nie! Wróć mi go z powrotem! Bella, oddaj mi mój domek teraz, please! Vito! Dawaj, oddaj mi mój domek! Nie masz schronienia przed zombiaczkami! Bella, bo mi zaraz załatwią! No dobra, okej, please. To masz! Ja chcę ponagrywać filmik! Pek. O! Trzymaj. Jest! Super, mam swój domek z powrotem! Nie! Super. Vito, mogę jeszcze stworzyć ci tutaj dzień, jak chcesz? Nie chcesz? Chcę. Znaczy dzień możesz stworzyć w sumie. No dobra, no to stworzę dzień. Pyk. Super. Ej, tylko mi przycisku nie oddało. Proszę bardzo. Nie mam jak wejść do mojego a co ty domku robiłeś, teraz. Vito, robiłeś filmik, nagrywałeś? Nagrywałem filmik na YouTube i mi przeszkodziłaś. O, Vito, a zapisałeś go w ogóle? No właśnie nie. A, dobrze ci tak. Okej, słuchajcie, on sobie myśli, że to już będzie koniec. A ja wymyśliłam coś jeszcze idę nagrywać fajnego. Co mam się stało nadzieję, z moim łóżkiem że mi to w ogóle? Wyjdzie. Ale, wiecie co, wezmę jeszcze sobie jakiś tam inny blok, wezmę sobie dobrze, na przykład to. Dobrze, mam zwrócony ten mój domek. Dobra, zrobię coś takiego. Lecę na samą górę, zaznaczę tutaj najwyższy blok, później polecę, nie no, może nie najwyższy. Dobra, będzie ten okej. Okay. Polecę teraz na drugą stronę, szybciutko Belka, swój sprint, uwaga, zaznaczymy tu. I patrzcie, co ja teraz zrobię. Tak, set, lawa i zobaczymy, jak Vito sobie z tym poradzi. Pyk! Lawa. Dobra, filmik nagrany, lawa. Elegancko, super. Jest, nie mogę z tego wyjść w ogóle. Chwilkę trzeba było czekać, ale nie co? Ważne. Co tu się na dzieje? Ten efekt. O nie! Jak ta lawa epicko lawa z góry spada. Leci. O nie, jak ja cię ochronię? Co ja muszę iść do domku. Muszę się schować ale do domku. Ale domek ci się spali, nie, mam nadzieję, Vito. Że mi się nie spali. Gdzie ty jesteś? Co ty mi zrobiłaś? Vito, tu jestem. Gdzie? Z tyłu. Co ty mi zrobiłaś? Usuń to, Bella, szybko. Nie. Please. Nie będę. To. Nie, nie to będę mi teraz tego. Tutaj. Vito? Nie, mam nadzieję. Obiecaj mi, że mnie nigdy więcej nie strolujesz. Czekajcie, może ja zdążę tam uciec. Nie, bo tam też jest lawa. What? Tak, lawa jest wszędzie, Vito. Bella, please. Cofnij to jeszcze, nie będę ciebie trollował. Na pewno? Na pewno. Ale nie mogę, Vito, cofnąć. Please, Bella. Nie. To mnie zaraz zaleje. No i nie. Dobrze, Vito. Spada mi to na głowę. Następnym razem pomyślisz, zanim coś zrobisz. Nie, podoba ci się? Nie podoba mi się. Ej, dobra, dach mi przecieka trochę, ale żyję. Okej, okay. Może przetrwam tutaj. Nie przetrwasz, Vito.
Musisz się zmienić nie. Trójeczkę przetrwam, szybko, przetrwam. Żeby go zobaczyć. Przetrwam, patrzcie. Tutaj. Nie. Przetrwam. No patrzcie, się tutaj szybciej. Nie, to mi się nie spali, Bella. Tu masz klej, tak? To jest klej, to mi się nie spali. Ale lawa ci się tutaj nie, musi. Nie, popatrz, zatrzymała się. Nie, nie ma opcji. Przetrwałem, Bella, przetrwałem, ja ale superacko. Mogę. Udało mi się. No nieźle. Ja muszę wylecieć dobra. Z tej lawy. No, Bella, wyleć z tej lawy. Widzisz. Pyk, ja się teraz palę, ale ona mi nic nie zrobi. Ja mi nic nie zrobiło, to domek cały czas mam. Lawo! A, Bella. Lawo, nie bądź taka. Bella nie potrafi wylecieć stąd. Już jestem, witaj, co nie. Tam? Tak, jestem już ponad lawą. No słuchajcie, no troszeczkę mi się nie udało, ale trochę mi się udało ten ostatni domek Wita zniszczyć. Myślę, że może kiedyś do niego ta lawa dojdzie przez ten klej właśnie, który użył. I mam nadzieję, że haha, nigdy nie dojdzie! Wito! Teraz, Bella, to ja się zemszczę na tobie i twój kolejny świat na pewno zniszczę. Ale zobaczysz! Wito, przestań! Zobaczysz! Ja chciałam, żebyś więcej mnie nie trollował! Wito, przestań! Bo ja też się odzemszczę! Nie! Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tak 80 jest. Zostawiajcie łapy do góry, jak będzie 80, to będzie mega epicko. Subskrybujcie kanał i dobijajcie. Uwita 2 miliony, tak? Nie, 1 800 000. No ale to będzie 2 miliony, nie? Nie, to za długo będzie. My się z wami żegnamy i trzymajcie widzimy się. W następnym odcinku. Pa, pa!